Cześć, z tej strony Chris. Witam Was w kolejnym odcinku Strange War 2. Pamiętam, jak na początku wychodził Strange War 2 z IC-3M na pokładzie, tutaj, którego widzicie. Pytaliście mnie o to, czym się różni IC-3 od IC-2 czy IC-1. I wtedy nie potrafiłem Wam dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, chociaż bardzo chciałem. A dzisiaj, gdy wiem trochę więcej, dochodzę do wniosku, że nie sama różnica między tymi modelami jest ważna, to raczej historia całej tej linii, początków rozwoju, tego, w jakim momencie obecnie jest ta linia pociągów IC, bo można tu powiedzieć o linii pociągów, bo jest ich, tych modeli dosyć sporo. Chociaż nie wszystkie są w pełni czynne, ale odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju szybkiej kolei. No i poznanie właśnie tej historii pozwoli nam na zrozumienie, jaka jest różnica między właśnie tymi poszczególnymi modelami. A więc w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednym z ciekawszych pociągów dużych prędkości, który osiągnął ogromny sukces, a jest nim Intercity Express, znany pod nazwą IC. Historia naszego IC rozpoczyna się w roku 1968, gdy Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych zleciło badania mające na celu sprawdzenie, czy da się wykonać pod względem technicznym i ekonomicznym kolej dużych prędkości. W 1971 roku doszli do wniosku, że nie tylko da się, ale wręcz jest konieczne zbudowanie tego typu kolei. Tutaj nie będziemy się zagłębiać w całe te kwestie, jak to było z tymi różnymi projektami, które albo nie powstały w ogóle z biurka, albo w pełni nie zostały zrealizowane. W każdym bądź razie w latach 80. rozpoczęto przygotowania do nowego projektu i jego wynikiem był prototypowy IC Experimental, od którego tak naprawdę wszystko się na dobre zaczęło i pchnęło całą późniejszą linię pociągów Intercity Express na szerokie wody dużych prędkości. Czekajcie, tutaj sobie trochę przyspieszę jeszcze i dalej Wam będę tutaj opowiadał o historii IC. I tak, sam IC Experimental później został nazwany ICV, żeby go odróżnić od IC1. I był składany ten eksperymentalny ICV od roku 1983 do 1985. I to w dużym pośpiechu, ponieważ miał zostać ukończony w 1985 roku z tego względu, że wypadała wtedy 150. rocznica pierwszej niemieckiej kolei parowej Nuremberg-Furt. Także musieli się nieźle sprężać. I kiedy już został stworzony ten pociąg w 1985, wyjechał na trasę. Ten pociąg miał tylko jeden egzemplarz i był używany do celów testowych dla nowych pociągów oraz jako pociąg pokazowy. I teraz myślę, że przyjrzymy się parametrom tego pociągu, ponieważ tutaj nie mamy co się za dużo na ten temat rozwodzić, szczególnie, że ja nie do końca się znam, a też nie wszystkie kwestie są tutaj aż tak ważne. Ale myślę, że takie podstawowe kwestie jak prędkość, jak długość, szerokość pociągu, czy jego moc, warto sobie tutaj przytoczyć. I tak na początek,
jeśli chodzi o samą budowę tego pociągu, to składał on się z dwóch jednostek napędowych, czyli można powiedzieć dwóch lokomotyw, inaczej niż ma to miejsce Wice 3, który jest zintegrowanym po prostu składem, nie ma podziału na lokomotywę czy wagon, tylko silnik jest tutaj pod wagonem, który zarazem ma tutaj miejsce do sterowania całym pociągiem. I wtedy możemy powiedzieć o zespole trakcyjnym, elektrycznym zespole trakcyjnym, nie o odrębnej lokomotywie. W każdym bądź razie, dwie lokomotywy i trzy wagony między nimi. I teraz tak, jeden wagon był jednostką pomiarową, w którym była, w którym były wszystkie przyrządy badawcze oraz kuchnia i toaleta dla tej całej obsługi, która analizowała po prostu dane, jakie z całego pociągu napływały do komputerów. Następne dwa wagony, to pierwszy był pierwsza klasa z salonem i tu było 28 w pierwszej klasie i w tym salonie 10 miejsc. I w drugim, to znaczy w trzecim wagonie, pierwsza klasa, kuchnia i druga klasa. I tutaj było 18 miejsc z pierwszej klasy i 27 miejsc drugiej klasy. Pociąg miał długość całkowitą 113,42 metra. Natomiast poszczególne elementy miały następujące parametry. Jeśli chodzi o lokomotywę, długość jej to była 20,20 metra, szerokość 3,07 metra. Jeśli zaś chodzi o wagony, miały one szerokość 24,34 metra i szerokość 2,93 metra. Moc całkowita takiego pociągu była 8400 kW, dzielona oczywiście na dwie lokomotywy, czyli po 4200, a maksymalna prędkość tego pociągu wynosiła 350 km. Także jak na prototypowy pociąg, całkowicie niezła maszyna, która dawała sobie naprawdę dobrze radę i która wpłynęła na późniejszą linię pociągów z kategorii Intercity Express.